Witam, mam na imię Ula. Jestem uczennicą klasy trzeciej na kierunku dekoratorstwa. Zaprezentuję Wam dzisiaj, jak dekorować łóżko w pokoju fotelowym za pomocą ręczników. Najbardziej efektowną figurą jest łabędź. Do jego wykonania potrzebne są dwa ręczniki. Rozkładamy ręcznik na płaskiej powierzchni i wygładzamy. Wkładamy środek ręcznika i zwijamy wokół. Dokładnie to samo robimy z drugą. Następnie przekręcamy figurę i wygładzamy. Układamy się je łabędzie, tak aby wyglądały naturalnie. Dokładnie tak samo formujemy drugą figurę łabędzia. Dla pełnego efektu możemy włączyć kiwa. Dodatkowym elementem figur będzie ręcznik złożony w harmonikę. Dla końcowego efektu można posypać płatkami róż figurę. Idealnie będą pasowały do